Hejka kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Dziś otwieramy dwunastkę. Jest 11 grudzień. Już niedługo święta, słuchajcie. Jestem ciekawa, czy już pomyśleliście o swoich bliskich i zakupiliście jakieś prezenty. Co my mamy dzisiaj? Dwunastka, słuchajcie. Bałwan z filcu na sianko. Mam nadzieję, że to widać. Bałwan z filcu na sianko. Ja sobie to wszystko przygotuję. Opowiem Wam, co jest potrzebne, a później Wam pokażę, jak się robi bałwana z filcu na sianko. Ja już jestem. Do zrobienia takiego bałwana będziecie potrzebować rysunek. Ja sobie to odręcznie narysowałam, ale możecie sobie ściągnąć z internetu po prostu takiego bałwana. No więc to mniej więcej tak będzie wyglądało. Ja sobie to tak zaplanowałam, że mój bałwan tak będzie wyglądał. Użyję do tego dwóch takich kawałków filcu białego. A, jeszcze słuchajcie, teraz mi się przypomniało, bo znalazłam właśnie, wyciągając filc, znalazłam, pamiętacie tą torebeczkę, którą wykonałam 6 grudnia? Ja właśnie chcę Wam pokazać, że normalnie ręka wchodzi, nic się tutaj nie dzieje. Tu jest wylot na ziółka, więc Święty Mikołaj mi się udał i takim samym sposobem chcę stworzyć bałwana, ale to ma być na sianko. Bałwan ma być na sianko, więc te dziury, nie będzie dziury, tylko będą takie kreski, z którego będzie królik mógł sobie wyciągać sianko. Zobaczymy. Więc co tutaj jeszcze potrzebne? Tak jak mówiłam, filc, klej, sznurek do powieszenia bałwana, nożyczki, no i wzór, wiadomo. Witam Was ponownie, wróciłam. Ja już sobie wykroiłam tego kształt tego bałwana. Słuchajcie, tutaj tak jak mówiłam, zrobiłam sobie takie kreski, wycięłam, aby przez to jadły sianko króliczki. No i wycięłam sobie. Teraz będę to wszystko kleić, słuchajcie. I to już zrobię przy Was. Wycięłam sobie oczywiście... O, ja sobie teraz tą podstawę, tak jakby, o, ja sobie tu wezmę tego bałwana, żeby nie skopać tematu, to ja sobie teraz tego bałwana tutaj przyłożę, ten, żeby sobie przykleić na dobrym miejscu oko, tak, na przykład, nie, i nohal. Dobra, kleimy, nie? Thank you.
Wyschnąć, ale już jest. Efekt końcowy. Worek na sianko w kształcie bałwana z filcu. I tutaj będzie, tu będzie można od góry wkładać siano. Ale jeszcze to musi wyschnąć, tak? Ja nie będę tutaj w tej chwili sobie wkładać tam ręki, bo zepsuję wszystko po prostu. Tak wygląda środek. Tak wygląda bałwan. Mam nadzieję, że pomysł Wam się podoba. Jak tak, to lajkujcie, komentujcie. Ja dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia. Pa!